wszystkie dzieciaki Aftona to tak naprawdę stworzone przez niego roboty, które tak dobrze odegrały swoją rolę, że dwa zostały zabite przez dwa inne roboty, a trzeci wyniósł sobie kolejnego robota, który był duszą robota będącego w robocie, zmieszanym z innymi robotami, które miały w sobie duszę. Scott jest pojebany i taki scenariusz nie jest niemożliwy.